Pamiętacie grę Sequel Legacy? Podobno została jakieś tam nowe update, nowi bossowie, są nowe misje, nie wiem czy są nowe jednostki, bo w sumie tego nie sprawdzałem, ale mówię, zainstaluję ponownie gierę, sprawdzimy razem co tam się zmieniło. Cześć, ja jestem Flotar, a jeżeli chcecie więcej odcinków ze Sequel Legacy, to zostawcie łapę w górę, a jeżeli są tutaj nowe osoby, oczywiście subskrypcja obowiązkowo. Jeju, język mi się zaplątał i pamiętajcie, że z kodem Flotar nagierwa macie 3% zwrotu, klikamy play i tu mamy klasyczną kampanię, mamy jakieś tam zombie, mamy jakiś tam tryb turniejowy, ale ja z tego co pamiętam nie przeszedłem kampanii tej hard, ja przeszedłem tylko kampanię normal. Rozegrałem sobie tutaj pierwszą misję, także ja wiem, słabiutko. Dlatego zrobimy tak, że jeżeli wam się po prostu seria spodoba i będziecie chcieli powrotu z Sequel Legacy, to sobie wtedy wezmę, poprzechodzę troszkę tych misji, tak żebym był przynajmniej troszkę dalej niż byłem ostatnio. Wezmę sobie oczywiście, zaupgrade'uję łucznika, bo to jest według mnie najlepsza jednostka tutaj dostępna w grze. I mamy jakąś misję, mamy w ogóle 20 diamentów. Ja pamiętam, że miałem te diamenty, ja skrzynki otwierałem na przykład w tej serii, może na przykład na następny odcinek się uda coś ogarnąć, gdzie zasadzka, no tak, pamiętam i wiem jak to wszystko działało, niestety niektórych jednostek nie mam jeszcze dostępnych, aha, mam kilofy, okej, użyjemy tej specjalnej zdolności, a ja w ogóle, ulala, chyba to będzie ciężko wyglądało, ale zobaczymy, o kurde. Dobra, mamy wojowników, z którymi będziemy musieli walczyć, wiadomo. Tu jest, mamy cały czas te rzeczy tutorialowe, ale spoko. Dla tych, którzy po prostu nie oglądali tej serii, to będzie taki pierwszy odcinek idealny. Dobra, niech oni sobie postrzelają w tych zwykłych stickmanów. Gra jest bardzo prosta. Mamy, tak, zbieramy surowce, rekrutujemy jednostki, wysyłamy jednostki do bitwy, aby zniszczyły bazę przeciwnika. Serio, bardzo proste, ale tak naprawdę gra jest super zrobiona i fajnie się w to gra i to jest chyba najważniejsze. Dobra, weźmiemy sobie tak. To będzie mój build, którego użyjemy akurat do tej walki. Jakoś tak cicho grę mam. Czekajcie, muszę sobie... O, musiałem sobie zrobić troszkę głośniej. Teraz powinno być trochę lepiej. Niech mi złoto zbierają, tylko widzę, że niektórych umiejętności... Znaczy tak, że tego killofa niepotrzebnie używałem. No bo tak to mógłbym teraz dopiero tego użyć i by było spoko, a tak to nie jest spoko, bo nie zbierają mi tego złota tak szybko. Okej, mam jednego łucznika, wiadomo, jednostkami możemy tutaj sterować, gdy chcę po prostu sterować, ale ja w sumie nie chcę sterować. Niech mi moja postać strzela sama. Okej, cofnijmy się. I tutaj oczywiście budowniczy się zmieniałem na łuczników i w sumie to tak tyle z takich podstawowych rzeczy, które każdy musi wiedzieć, jeśli chce wiedzieć o co chodzi w tej gierce. Dobra, kupimy sobie kolejnego budowniczego, wymienimy wszystkie jednostki. Naprawdę oni będą po raz kolejny mnie atakowali, co jest? Czemu oni mnie tak atakują? A, dobra, bo to jest moja baza i tutaj muszę się przed nimi bronić albo coś takiego. W ogóle zaktualizowałem sobie emulator tego Noxa, więc no, gry powinny działać o wiele płynniej, bo to jest Android 7 jednak, więc jest troszkę lepszy. 150, okej, weźmy sobie jeszcze jednego budowniczego i chyba to polega na tym, że ja po prostu muszę wybudować taką ogromną armię, która się przeciwstawi właśnie coraz większym oddziałom przeciwnika. Przynajmniej ja tak to rozumiem. Ile mam? Mam 3 łuczników. Ale mam naprawdę dużo osób, które mi tutaj budują. Buduj. Przepraszam, że ciebie odciągnąłem od pracy. Nie, no łucznicy mówię, no, łuczników chyba najbardziej lubiłem z tej gierki, bo najfajniej oni się bili tutaj i mieli po prostu najwięcej obrażeń. Chociaż nie, później jest jakiś mag chyba, giganta można tutaj mieć. Dobra, sobie wszystko przypominam powoli. Mówię, ale gdzieś przeczytałem komentarz. Co jest? Remember to train some units. Tak, wiem, że muszę trenować cały czas nowe jednostki. Ale przeczytałem właśnie, że są jakieś nowe update'y, jakieś zmiany mega. Mówię, sprawdzimy to. No i jestem tutaj po jakimś czasie. A widziałem, że ta gierka naprawdę się spodobała na moim kanale, dlatego czemu by po prostu sobie nie zagrać ponownie. A weźmy jednego jeszcze budowniczego, może jednego gościa z maczugą. I gdzie ty biegniesz? Nie, no ja rozumiem, dlaczego po prostu oni nie biegną. Tak, wygraliśmy bitwę, brawo. Ale ja bym wolał tę misję, gdzie trzeba zniszczyć statuę przeciwnika, bo to wtedy jest totalny mastermind i tam trzeba ogarnąć. Co to jest? Co to jest? Ja nie chcę żadnych reklam, ale dlaczego to jeszcze się w dodatku zlagowało? No dobra, weźmy jeszcze, zupgrade'ujmy łucznika na maksa. Nie można dalej go zupgrade'ować. Tutaj mamy miner pack size per level.
Tu mamy damage, hit points, gold na sekundę. Ja zawsze lubię te goldy na sekundę, także klikamy ready, lecimy z kolejną misją. Tym razem to będzie misja numer 3, z tego co rozumiem. Ale naprawdę brakuje tych moich skinów. Jeżeli sobie wpiszecie Steak War Legacy Flotar, jakiś ostatni odcinek, to tam właśnie otwierałem te wszystkie skrzyneczki, bo to też niedawno zostało dodane, a dzięki tym skinom mamy jakieś tam specjalne umiejętności i ogólnie jest całkiem spoko. Dobra, weźmy sobie, ustawmy jednego łucznika, znaczy tak, jednego minera, dodatkowego górnika. O, widzicie, tutaj jest statua i tą statuę będziemy musieli zniszczyć. Czekajcie, czy oni będą wysyłali od razu gości do was? Trzech rycerzy macie. Jakoś tak dużo tego mają, nie? A ja mam dopiero jednego łucznika, który... Nie wiem, czy sobie poradzisz, kolego. Dobra, kolejny, drugi łucznik. A na razie rycerzy u nich nie widzę. Szkoda, że nie można przyspieszać czasu. Bo przyspieszenie czasu naprawdę było spoko w tej gierce. Dobra, dajmy kolejnego budowniczego. Trzech rycerzy, git. Mówię, to jest poziom kampanii normalny. Później jest jeszcze hard i jest insane. I chciałbym, nie ukrywam, przejść właśnie te pozostałe dwie kampanie. Bo nie... No jestem prawie pewien, że ja tego harda w ogóle nawet nie zacząłem. Bo jakoś porzuciłem tą serię, ale dlaczego, skoro wam się podobała? Może mi się ta gra znudziła? Nie wiem, naprawdę było, minęło, teraz mamy nowy początek, nowy powrót do gry, więc zobaczymy, jak to będzie, jak to będzie wszystko działało. Dobra, trzech uczników. Oj, dobra, udało wam się. Dobra, nice. Odparliśmy już atak, więc powiem wam tak, możemy śmiało. Zaraz możemy atakować po prostu tą armię, tylko weźmy jeszcze paru minerów, żebyśmy mieli też pasywny przychód golda. Okej, mamy czterech łuczników, ilu? O, mają trzech rycerzy, czterech rycerzy. Ale naprawdę teraz będą wysyłali na mnie niezłą armię. Ale spokojnie, niech oni wszystkich porozwalają. Weźmy kolejnego łucznika. I zaraz możemy przystąpić do ataku. Tak, tylko rozwalmy jeszcze tego jednego. Kurde, cały czas oni będą wysyłali. Dobra, jak będziecie cały czas wysyłali, to ja też będę cały czas wysyłał moje jednostki do walki. I zobaczymy, kto z tego wygra. Kto wyjdzie z tego starcia zwycięsko. To chciałem powiedzieć, nie wiem. Jakieś głupoty mi ślina na język przyniosła. Okej, okay, kolejny rycerzyk. No właśnie, tylko jest taki problem, że oni się, widzicie, zamieniają w łuczników. Ale teraz ja się wycofuję. Teraz oni wrócą. Znaczy, nie mają na pewno golda w ogóle. Dobra, mają trzech rycerzy. Bierzemy tak. I teraz atak. Jeszcze większą armią. Jeszcze większa armia tutaj będzie atakowała. Cyk, zobaczcie, jaki piękny spam łuczników. Ciekawy jestem, czy można na przykład dać 100 takich jednostek. Takich łuczników, no. To by było spoko. I znowu naprawdę będziemy robili dokładnie to samo. Okej, wycofajmy. Wycofajmy, bo moich... Moich łuczników rozwalicie, healera nie mam. A chyba by była była taka postać, która właśnie leczyła. Ale nie wiem, czy ją usunęli, czy ja nie mam jej jeszcze odblokowanej. Chyba nie mam jej odblokowanej po prostu. Dobra, kolejny atak, to postaram się, żeby już było takie decydujące starcie, żeby rozwalić w końcu tą statuę. Bo też chciałbym, żeby odcinki z tego były, nie wiem, 15 minut tak maksimum. No to jest taki fajny czas, albo do 20, dobra, niech będzie do 20 minut, żeby były odcinki ze Steak War Legacy. Okej, 335, dajmy kolejnego łucznika, tak, zbierajcie sobie golda, ale wam to nic nie da, bo i tak moja armia jest jeszcze większa niż wasza. Dobra, mamy jednego łucznika, weźmy sobie kolejnego górnika, łucznika, tarczownika, wszystko się rymuje. Dobra, 265. Dobra, do boju, jazda. Oni też mają dużo, nie? Tych rycerzyków. Te naprawdę mają dużo ich. Się nie spodziewałem, że w ciągu tych paru chwil tyle im tyle ich po prostu powstanie. Ale spoko, ja już produkuję tutaj kolejną armię. Złożoną tylko z tych gości z maczugami. No i statuę. Coś tam robimy, nie? Z tą statuą. A dlaczego oni powrócili? AI nie ogarnęło, co się dzieje chyba. Ty! Widzicie na tego górnika, co on zrobił? On kopie golda u nich. No nieźle. Dobra, dajmy kolejne wsparcie w postaci łuczników. I teraz chyba będziemy musieli się bronić. Ojeju, ale mają armię. Aha, bo tam była informacja, że przyszło jakieś wsparcie, więc trzeba uważać. Dobra, zaatakujmy ich ponownie. Chyba tak. Dobra, weźmy jeszcze jednego łucznika. I jeszcze jednego łucznika. I jeszcze tak, weźmy sobie. Czyli tak, górników już nie mogę stawiać, bo po prostu oni się nie mieszczą. I próbujemy. Wiem, powinienem poczekać jeszcze tą chwilkę, aż się
się te wszystkie jednostki wyprodukują, ale musimy chociaż troszkę im tą armię zmniejszyć, zanim przystąpimy do tego ataku i tak będziemy właśnie, tutaj cały czas mamy to wsparcie. Dobra, weźmy kolejnych dwóch uczników. Daj statuę, dobra, jest, niszczymy. To jest to podejście, to jest ta misja, to jest to, co właśnie chciałem tutaj widzieć. No, zniszczcie to. Ale robotników, o, wszystko mają niszczone. Naprawdę oni chcą poświęcić swoje jednostki, żeby tylko się utrzymać parę sekund dłużej? Tak, chyba tak to wygląda i uwaga, 3, 2, 1, taram! I wygraliśmy. W ogóle miałem też reklamę jedną, więc będę musiał wykupić brak reklam, bo to mnie najbardziej irytuje w tych produkcjach mobilnych, że nie chcesz reklam? Sorry, musisz to wykupić, bo inaczej będziesz miał co bitwę jedną reklamę. O, i mamy movement. Mamy movement i mamy jakąś tam specjalną zdolność naszego rycerzyka. O, widzicie reklama. To powinienem teraz ulepszyć. Czy powinienem ulepszyć znowu ten pasywny przychód golda, czy raczej minor back size per level? A tutaj mamy, aha, tu mamy tych łuczników, którzy będą bronili. To nie, nie, mining rate per level. Dobra, teraz lecimy z tym. Będą szybciej kopali, będą więcej wydobywali kasy, a przecież o to tutaj chodzi. Lecimy z kolejną misją. Kurde, tęsknię za tą grą, naprawdę mi się super gra. Speartron. The Mighty Speartron, który jest znany jako ciężko uzbrojony i dobrze wytrenowany zawodnik, czy tam żołnierz z dzidą. Aha, czyli on będzie mógł rzucać dzidę? Dobrze, a, okej, to jest on, rozumiem. O to tutaj chodziło. A ja myślałem, że to jakaś nowa jednostka po prostu jest tutaj. Ale no, no są na pewno nowe misje, to mogę wam potwierdzić, że na 100% są nowe misje i tak, jest rzeczywiście nowa jednostka. Okej, czyli to też nie była jakaś głupota, ale to, nie wiem, czy ja tego gościa kojarzę, czy nie kojarzę, czy on był wcześniej w grze dostępny, czy ja dopiero po pokonaniu na przykład będę mógł go zrekrutować, chyba tak to działało. Okej, mamy jednego łucznika na straży, już stoi, ale ej, szybciej kopią, nie? Jest różnica. No, jest naprawdę różnica w tym. W wydobywaniu tych pieniędzy weźmiemy sobie kolejnego łucznika, tak żebyśmy mieli trzech łuczników. Okej, mamy czterech tych górników, także fajnie. Ale no właśnie, bo oni nie mają cały czas jednego typa tylko. A wiecie co? Możemy tak troszkę ich postraszyć, żeby nie było, że będą się czuli pewnie. Coś tam postrzelamy zawsze. Może kogoś zestrzelimy. Ale ile on ma HP? Co jest? A, bo on ma taką pozycję defensywną. No ale, o, dobra, atakuje i teraz powinniśmy mu więcej... Teraz mu więcej obrażeń po prostu strzelamy. W niego strzelamy, więcej po prostu dostaje. Oj, oj, oj. Kurde, mocni, mocni, bardzo mocni. Co jest? Czy naprawdę takie coś wcześniej też było? Bo nie pamiętam. Dobra, statuę mi będą niszczyli. Dobra, wezmę sobie jednego górnika, gości z miecz. A, teraz jest miecz. Czyli dostał upgrade. Dostała ta jednostka upgrade'ik. Spoko, teraz weźmy... Zróbmy coś takiego, chociaż nie, 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 nie. Jeszcze musimy obronić statuę. Ale to muszą być goście z mieczem w takim razie. Łucznicy średnio się tutaj spiszą. I trzeba o tym pamiętać. Ale widzicie, dzięki temu mam... Dzięki temu atakowi miałem czas, żeby zebrać wzmocnienie. Dobra, kopcie, kopcie, kopcie. Nie mamy czasu. Trzeba kopać. Ilu was jest? Dwóch. A ja mam więcej jednostek. Więc do ataku. Po prostu. Bardzo prosta rzecz. O, teraz będę miał przypływ golda. 345 i jeszcze jednego rycerza. Dalej, atakować. Atakować ich, kurde. Oni mają jakieś tam specjalne zdolności, ale... Nie chcę klikać każdą jednostką i używać tego. Po prostu niech się biją tak jak jest. Zawsze to jest jakiś tam element RNG. Losowości. Dalej, niszczyć statuę. Oj, oj, oj. Trójka, no. Teraz jest ich trzech tutaj. Ale łucznicy. Musimy jak najwięcej zrobić im szkód. Dobra, sześciu teraz pójdzie. Teraz wycofajmy. Wycofujemy, wycofujemy. O, jest szybszy ode mnie, nie? I za chwilę... Za chwilę mnie zaatakuje? O Jezu, 30 obrażeń w plecy! Ała, dużo. Dużo, dużo, za dużo, nawet bym powiedział. Dobra, teraz atak. Atak, atak, atak. Nie możemy spoczywać na laurach, lecimy. Mamy dużo, dużo tych rycerzy. Oni nie mają w ogóle żadnej armii, więc to jest po prostu idealny moment, żeby ich zaatakować. Spoko. O. Czemu? Czekajcie, czemu ja wziąłem tylu górników? Pomyliły mi się chyba jednostki, bo mieli to być łucznicy.
I mają wsparcie? Tak, jest wsparcie. W postaci trzech typów. Nie, to nie jest wsparcie. Jakaś chyba była tam inna informacja, tylko po prostu nie zwróciłem nawet uwagi, co to dokładnie było. Ale dobra, troszkę im zawodników uszczuplimy. Uszczuplimy im armię. 1125, dobra. Teraz wycofujemy, bo widzę, że będą mnie atakowali. Mamy... Zobaczcie, idzie. On, go nie obchodzą, że są, trwają jakieś bitwy. Nie, on po prostu idzie zbierać złoto. To jest poświęcenie. O, ho, ho, tylko... Panowie, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Dobra, mają dwóch kolejnych. Ale ja cały czas teraz będę po prostu też kolejne armie wysyłał do boju. I powinniśmy to wygrać lada moment. Mimo tego, że ja już grałem kiedyś te bitwy, bardzo dawno temu, nie wiem, z półtora roku temu, dwa lata temu, to powiem wam, że czuję się, jakbym grał w tą grę od zera, mimo tego, że wiem, na czym ona polega, to tak czuję się dziwnie troszkę, ale pozytywnie, na pewno, bo fajnie się gra, a to jest chyba najważniejsze, ale mi slają, ała, 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 dobra, wycofajmy, musimy wycofać na chwilę i oni teraz wycofają się też. Dobra, to teraz ich zaatakujemy. Oni przez ten czas się wycofają, dokładnie. I my będziemy mieli chwilę, aby zniszczyć im jeszcze więcej posągu. Dalej, dalej, dalej. O, muszę tych rycerzy. 12, 16 rycerzy, jazda. Musicie to zrobić. O, jeszcze im robotników. Pewnie, to nie będą już mieli w ogóle żadnych jednostek do obrony. I posąg zniszczony. Także słuchajcie, udało się wygrać kolejną misję. Ja jestem zadowolony z tego, jak to wszystko poszło. Nie wiem, czy powinienem zakończyć w tym miejscu odcinek, czy też nie, ale chyba go zakończę. Miało być mniej więcej 15 minut. Wydaje mi się, że jest 15 minut. Nie będę teraz klikał continue, bo po prostu wyskoczy za chwilę reklama. Ale jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków, to dajcie znać. Może na kolejny film przygotuję jakiś opening, może 10, 20 skrzynek, coś takiego, żeby po prostu mieć te skiny, żeby wam to pokazać. I... co, widzimy się w kolejnym odcinku Sleepwalker Legacy. Gierkę macie do pobrania w opisie za darmo. Tak samo jak jest link do Gierwa, gdzie z Corenflotar macie 3% zwrotu. Zostawcie łapę w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!